Hej, witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Kerdys i zapraszam was na dziewiąty już odcinek z gry Baldur's Gate 3. Moi drodzy, w poprzednim odcinku w końcu wyszliśmy ze szmaragdowego gaju, gdzie po pierwsze musieliśmy powiadomić rodziców Arabelli o tym, że zginęła ich córka. Po drugie uratowaliśmy innego smarkacza, Mirkona, a chyba tak się nazywał, przed harpiami. Potem pogadaliśmy chwilę z Zewlorem odnośnie sytuacji diabelstw w szmaragdowym gaju. No i w zasadzie tyle. Dużo się jakoś pod kątem istotnych elementów nie działo w poprzednim odcinku. Tam zrabowaliśmy jeszcze gniazdo harpi z tego, co tam miały ciekawego do nazbierane. No i tyle. Wychodzimy w końcu też. Aha, byliśmy jeszcze w obozie. Pogadaliśmy sobie z naszymi towarzyszami. No i w końcu wyszliśmy z tego szmaragdowego gaju, żeby ruszać w dalszą podróż, odbywać dalsze przygody. Ustaliłem już pod koniec poprzedniego odcinka, że pójdziemy tym razem tutaj, w tą stronę, bo większość zadań nas czeka właśnie w tym kierunku do wypełnienia. Pytanie, czemu ja tutaj nie mogę wjechać do góry podglądem. Nie wiem, czy tutaj coś ciekawego nie będzie. A, Gale, skoczysz? Skoczył na szmak. Tego pomagu się nie spodziewałem. Sprawdźmy sobie, co tutaj się dzieje, bo tak jest taka możliwość. Nie pamiętam w prywatnej rozgrywce, czy jakieś istotne elementy tutaj były do zrobienia, czy istotne elementy, czy były jakieś ciekawe rzeczy do zrobienia tutaj u góry. No mamy tą ukrytą skrzynkę. W sumie nie pamiętam, jak się dowiedzieliśmy o jej istnieniu. Wow, coś się wydarzyło. My, what manner of place is this? A path to redemption? Or a road to damnation? Hard to say, for your journey is just beginning. What would suit the occasion? The words to a lullaby, perhaps. The mouse smiled brightly. It outfoxed the cat. Then down came the claw. And that? Love. Was that? They do know how to write them in Cormyr, don't they? Well met. I am Raphael. Very much at your service. Okej. Okay. Mamy jakiegoś dziwaka. Znaczy ja wiem, kim on jest, dla was to jeszcze dla kogoś, kto nie grał w Baldur's Gate, jakiś dziwak na środku wypizdowa nam się pojawił, elegancko ubrany, który nam zaczyna rzucać jakimiś kołysankami. Ale jest to postać bardzo istotna dla fabuły, to mogę wam zdradzić. Miło mi cię poznać, jestem Kerdys, rozmawiam z myszą czy z kotem. Eleganckie słowa, jeśli chcesz mi zagrozić, to mów otwarcie. Odejdź, dopóki jeszcze masz na czym. Może to. Why, I never. You're paranoid, aren't you? Must be the surroundings. Rather bleak and lonesome. One feels so exposed. This quaint little scene is decidedly too middle of nowhere for my tastes. Come. Mogę wam powiedzieć, że Rafael nie przebywał w... nie czekał na nas w tym miejscu, do którego właśnie się udaliśmy. Rafael po prostu pojawia się w dowolnym momencie na początku gry, znaczy w dowolnym miejscu na początku gry, gdzie byśmy nie przebywali, po prostu nagle nic tego nicowego się pojawia. No i przetransportował nas do jakiegoś pomieszczenia. Jeszcze w nim nie byłem w prywatnej rozgrywce, ale to są chyba jego po prostu kwatery. Możesz wyrażać się konkretnie i zabierz mnie z powrotem natychmiast. And deny you the honor of my hospitality?
This is the House of Hope, where the tired come to rest and the famished come to feed lavishly. Go on, partake, enjoy your supper. After all, it might just be your last. Zignoruj go i zacznij nakładać sobie jedzenie na talerz. No nie będziemy tego robili. Dlaczego tak mówisz? Mam już dosyć twoich gierek. Czy to przedstawienie będzie miało jakąś puentę? Are you not entertained? Well, far be it from me to disappoint. What's better than a devil you don't know? A devil you do. Am I a friend? Potentially. An adversary. Conceivably. But a savior? That's for certain. Mamy przed sobą demona, diabła. To nie jest diabelstwo. Diabelstwa nie mają skrzydeł, co widzicie po naszej postaci. To jest po prostu istota stricte z piekieł. Ale nasz Kaerdes wywodzi się właśnie od takich istot. Nie obchodzi mnie, czym jesteś. Obchodzi mnie tylko tego, czego chcesz. Oh, a mere trifle. How dear is one's soul, really? A rhetorical question, of course, but let me venture an answer. It's worth very little with a tadpole in your head. One skull, two tenants, and no solution in sight. I could fix it all like that. Zrobię wszystko, żeby pozbyć się Kianki. Tu mamy chyba tego Rafaela właśnie na obrazie. Muszą to jeszcze przemyśleć. Postradałeś z myśli, jeśli sądzisz, że będę układać się z diabłem. No, nie wykluczałbym tego w przypadku naszej postaci. A więc napraw to, albo zginiesz z mojej ręki. Może to. Oh, that's disappointing. I prefer it when my clients put up a fight. Only to realize victory was never an option. Try to cure yourself. Shop around, beg, borrow, and steal. Exhaust every possibility until none are left. And when hope has been whittled down to the very marrow of despair, that's when you'll come knocking on my door. Hope. Such a tease. A jeśli zechcę pójść na ten układ, jak cię znajdę, to ja będę się śmiał ostatnio. Zabierzmy z powrotem, a potem nie chcę cię już nigdy więcej oglądać. Wyrwę ci ten kłamliwy język. A to ja się będę śmiał ostatni. To jest dobra riposta. Mind flayer sounds like. All those pretty little symptoms, sundering skin, dissolving guts, they haven't manifested yet, have they? One might say, you're a paragon of luck. I'll be there when it runs out. Dobra, wróciliśmy do rzeczywistego świata, aż mapka nam się rozpikselowała. Dobra, szukamy zaginionej skrytki, tylko zobaczmy, że zaginionej. Nie zaginionej skrytki, tylko... Ej, to miała być skrytka, czemu nagle nic nie ma? Jest jakaś ciężka skrzynia, tu jest drewniana beczka, kolejne beczki, ale już zniknęła ta, zniknął ten pytajnik, który miał nam jakąś skrzynkę pokazać. Mikstura pioruko spadania, o, to się może przydać. Wspaniały skok, też, ale dajmy to, nie wiem, Asterionowi na przykład. Ale dobra, pogadajmy sobie z naszymi towarzyszami, co oni sądzą o pojawieniu się diabła. Just when I think I've got a grasp on our dilemma, a devil shows up. No matter. We've dealt with every other oddity thrown at us lately. We can handle this one too. Now, as for this Raphael, he knows our secret. He claims he can help. What do you make of him?
Pomoc to pomoc bez względu na źródło. Szczerze, nie do końca mnie to przekonuje. To diabeł, nie powinniśmy mu ufać i już. Dobra, weźmy to, nie do końca mnie przekonuje. I suppose it was a lot to take in. A devil sought us out, teased us with his help, but he also stared as if we were the banquet, rather than the one on the table. We can't hedge our bets here. Best we decide how to deal with him, if at all. Kto wie, może Rafael naprawdę jest w stanie zaoferować nam pomoc, może warto to rozważyć. Wciąż się waham, Rafael może nam pomóc, albo i nie. Dobra, może jednak nie powinniśmy ufać Rafaelowi, w końcu to diabeł. Dość o mnie, co twoim zdaniem najlepiej zrobić? I'll tell you in due course. I just wanted to see how close we are in thinking, first of all. Cwaniara, to może powiedz pierwsza. Wciąż się waham. You know, failing to make a decision is the same as making a decision. Except you decide blindly. Jezus. Co konkretnie chcesz powiedzieć? Przejdź do rzeczy. My point is that Raphael was stirring the pot, trying to unsettle us. I know people who work much like our new acquaintance does. You don't need a scourge or a rack to break people. Fear and self-doubt are sufficient. When actual pain comes, the victim's already done the heavy lifting for their torturer. There were no right answers with that devil. He was toying with his food, us. Okej. Okay. Znasz takich, co robią podobne rzeczy na wszystkie piekła? Co to za jedni? Nie zdawałem sobie sprawy, że jesteś tak biegła w umysłowych i emocjonalnych torturach. Bo chyba wyczuwam nutkę podziwu w twoim tonie. I respect his craft. As should you. Watch out for that devil. Dobra. Co powie Gail? Do you feel as flattered as I do? Fight it to dine with a devil. Okej, okay. Masz dziwną definicję zalotów. Kolacja z diabłem pozostawiła po sobie niesmak. Co to w ogóle jest kambion? I've never met a devil, but of course I've read a great deal about them. Even feigning a mortal form, it was easy to detect the whiff of sulfur about him. To spot the flicker of hellfire in his eyes. Don't let his bluster fool you. All that talk of desperation merely illustrates his own. I think he wants something from us badly. And in that knowledge lies our opportunity. Słyszę jedynie domysły, ale czego ten diabeł tak bardzo pragnie? Przypominam, że jeśli grasz z diabłem, to zawsze jesteś na straconej pozycji. Ale czego ten diabeł tak bardzo pragnie? Our souls. But I suspect that's but his opening offer. Let me play the devil's advocate. The man is too eager. Do not dismiss his offer out of hand. If there's one quality all the denizens of the Hells embody, it's ambition. A quality they share with many humans, come to think of it. Okej, okay. To jak mamy pokonać diabła w jego własnej grze? To się akurat zgadza. Admittedly, it's an area in which I have a modicum of expertise. And, based on the evidence before us, it's hard to imagine any other motivation. Fact one, there's something very strange and very powerful about our tadpoles. Fact two, a devil offers to take it away. Devils aren't known to aid mortals out of simple kindness. Whatever Raphael wants, we must be the key to getting it, along with our tadpoles. So, I say for now, we wait. If I'm right, Raphael will seek us out again, and when he does, there's a mighty bargain to be made. Remember his Cormerian rhyme? Down came the claw. Perhaps we should start growing our nails. Okay. Astarion? Now there's a bloody devil trailing after us. Well, this gets better and better. Shop around, he said. He seems sure we won't find anything. And he might be right. We've had no luck so far. Zobaczymy, nie ma się co martwić na zapas. Nie ma racji, jeszcze nie wyczerpaliśmy wszystkich możliwości. Jeśli chcesz zaprzedać duszę, droga wolna. I'm not about to throw my soul away. He's playing with us. He reminds me of... Well, someone I used to know.
than someone I like to play with people. Creatures like them don't play games unless they know they can win. Będziemy jego pionkami, wyraźnie mu to pokażemy. To co zrobimy? Ty może nie jesteś w stanie go przechytrzyć, ale ja owszem. Dobra, to pierwsze myślę. Maybe. But he's not the only one spinning a web for us. This is no ordinary mind flayer parasite. Who tampered with it and why? What do they have planned for us? And why are we important enough that a devil comes knocking on our door? If we find those answers, we might have a chance. Dobra, pogadane. Nasi towarzysze wyrazili się odnośnie tego, co sądzą o układaniu się z diabłem. Nie pamiętam, czyli na w jaki sposób była nam potrzebna w praktyce. Ale weźmy sobie na wszelki wypadek jeden kawałek sznura. No i ta ciężka skrzynia, może w niej... No chodź tu, chodź. Może w niej będzie coś wartościowego. No złoto, no jest wartościowe, brązowy kielich. A, już nie będziemy sobie zaprzątali głowy takimi pierdółkami. Co, chyba wszystko, tak? Z tej okolicy tu jest jeszcze szkielet jakiś. O, i tutaj mamy srebrny wisiorek, który może dać wskazówki. Damy go Gale'owi. Necklace matches the sigil in that cave. The harpers were busy. O. No, czyli harfiarze. Jeśli ktoś oglądał film Dungeons and Dragons, który był całkiem niedawno w kinach, to tam główny bohater był harfiarzem. Taka organizacja, z tego co kojarzę, może trochę szpiegów, trochę takich tajnych agentów, trochę, nie wiem, takiej ideologicznej policji, nie wiem, ciężko powiedzieć, bo nie znam dokładnie tego uniwersum. W każdym razie tacy obrońcy dobra trochę. Dobra, ale my wracajmy już na naszą główną ścieżkę. Pogadaliśmy sobie z diabłem. Zyskaliśmy kilka skarbów. Chodź, posępne serce, chodź. No, dziewczyno, zeskakuj. Kurde, jedni zeskakują, drudzy skakują. No, chodźmy już wszyscy. Dobra, gdzie jesteśmy teraz? Tutaj na tej mapce. Tam chyba się dojdzie do... Nie, możemy iść tędy. Dobra. People up ahead. Something's wrong. Co to się dzieje? You're a true soul. You can't die. Please stay with us. I don't think he's conscious. Can you hear us, Ed? You, not a step closer. A strange symbol glows marked on their flesh, and something within you stirs in response. Zatrzymaj się i unieś ręce do góry. No nie. Co się stało waszemu kompanowi? Illidith. Dobra, tutaj z tego skorzystamy teraz. O, tam nie zużyjemy przynajmniej komórki czaru. O, patrzcie, jak wypadło akurat. Jeszcze trochę mielibyśmy krytyczne niepowodzenie. I'm so, so sorry. It's our brother, True Soul Edwin. He's injured and I wasn't thinking. Something stirs deep within you, hungry and alert. It's taking something you'll never get back. The injured man locks eyes with you. The parasite writhes in your head. Korzystanie z pasożyta widocznie ma swoją cenę. Okej, spróbuj go zablokować. Useless. Your minds intertwine. You see his siblings, Andric and Brynna, new recruits. Yours to shepherd. Protect them. Mind the true soul. He will... He...
Edwin! Ed! Please! He's with the Absolute now. A true soul, thank the Absolute. Edwin, our brother, he was chosen, like you. Do you have orders for us? We were reporting to Edwin. Mylisz się, nie jestem najwierniejszym. Najwierniejszym? A powiedz mi o tej Absolut. Co tu robicie? Gdzie to niebezpieczne miejsce? Co dokładnie przydarzyło się waszemu bratu? Dobra, a powiedz mi o tej Absolut. What? Are you testing us? The Absolute is our goddess. She's going to rip down the old world order, start a new one. Then we'll be the ones with the power. Well, you will firstly, true soul. You don't need me to explain that. A true soul, like you, has been chosen by the Absolute. You speak with her voice, and when the time comes, the true souls, you will rule. Trzeba zdjąć te gałązki z naszej głowy, bo to nie wygląda like fajnie. All zeal and no brains. Dobra, uproszczone podsumowanie. Musisz się jeszcze wiele nauczyć na temat naszej wiary, nowicjuszko. Okej. Okay. I'm sorry, true soul. I only repeated what I thought I knew. It seems the Absolute still has a great deal to teach me. Dobra, co dokładnie przydarzyło się waszemu bratu? Udawajmy tego najwierniejszego. We were looking for fugitives. Survivors from that ship that crashed farther west of here. But instead of them, Edwin found an oil bear. An angry one. We managed to drag him away, but the beast's claws had already done their work. I told Edwin not to look in that cave. It was filthy with oil bear tracks. Powiedzcie mi więcej o tych zbiegach. We don't know what they look like, but anyone who survived that crash is bound to be injured. That's enough to get us started. The Absolute wants them found. At any cost. Okej. Okay. Zapomnijcie o słowie niedźwiedziu. Wciąż żyjecie, więc wykorzystajcie to i odejdźcie. No nie. Musicie odszukać tą bestię i pomścić swojego brata. What? It killed one of us. It killed Edwin. It's an enemy of the Absolute. You're right, sir. The beast must be destroyed. The cave is just ahead. It was too much for us before, but if you could help us, true soul, we may stand a chance. Dobra, ogółem dowiedzieliśmy się czegoś więcej tutaj. Same as that goblin, Sazer. Curious. Tak jest. Mamy informację o tym, looks like że... the Absolute's drawing all sorts to become followers. Impressive in a way. Że mamy jakiegoś nowego boga, który nazywa się Absolute, a wszyscy zarażeni kijankami to są nazywani jego najwierniejszymi. Ta dwójka natomiast tutaj, która z nami rozmawiała, miała takie znamiona na twarzy wypalone magią, które nie były widoczne na pierwszy rzut oka, tylko kiedy używaliśmy naszej kijanki, one się pojawiały. To są kultyści po prostu, czyli kult Absolutu prowadzony przez najwierniejszych, za którymi podążają właśnie ci kultyści. Tak to można w dużym skrócie podsumować. Dobra, nasi towarzysze chcą z nami pogadać chyba o tym, co tu się wydarzyło, więc pogadajmy. So the tadpole allows us to influence others. How very interesting. Don't get too excited. Influence comes at a cost. And until we know what that cost is, the only reasonable approach is a cautious one. You have the ability to manipulate people, make them bend to your every whim, and you'd be cautious about it. That's no fun. Dobra, takie zdolności manipulacji mogą być przydatne. Jeśli dzięki nim nasi wrogowie staną się bardziej podatni na sugestie, to tym lepiej. Jeśli ta moc pochodzi od tych pasożytów, nie można jej ufać, niezależnie od tego, jak przydatna mogłaby być. Nie, to dziwne czasy i jeszcze dziwniejsze moce. Powinniśmy starać się je zrozumieć, zanim podejmiemy jakiekolwiek pochopne decyzje. To brzmi mądrze. Dobra. Sensible. Okej. Okay. Ruszajmy dalej. Mamy tutaj Edowina, który ma coś przy sobie, czy... Strange power resonates within the corpse. It calls to you.
its host's memories go to waste. The tadpole has absorbed it all. Its experience could nourish you, strengthen you. Dał się prowadzić własnemu ciału, przyjmij wpływ Kianki. Ciła Kianka się tobą bawi, stawi opór, mądrość, zmuś się do osłonięcia własnego umysłu, żaden elitycki pasożyt nie będzie na ciebie wpływać. No i właśnie, tutaj jesteśmy przed bardzo kluczowym wyborem, czy damy się wykorzystywać Kiankom, nie wiem jakie to będą dokładnie konsekwencje tego czynu, czy też stawimy jej opór. Gramy złą postacią, która chętnie przyjmie jakiekolwiek moce, które pozwolą stać się jej potężniejszymi, więc... A wcześniej się opierałem w prywatnej grze, jestem ciekaw co się stanie tutaj, jak przyjmiemy ten wpływ Kianki. Abandon their hosts as soon as they need to. Vile parasites. Dobra, mamy okaz pasożyta u pieszców umysłu. Nawet dwa już takie są. I możemy go użyć. A wiecie co, spróbujmy. The parasite is stubborn. It refuses both to leave or to allow itself to be used as you desire. A to ciekawe. Dobra, czyli na razie możemy je tylko zbierać. Nic na ten moment nic nam one nie dadzą. Ale to sobie pozbierajmy. Może pojawi się z nimi jeszcze jakaś ciekawa kwestia do ogarnięcia. W prywatnej grze tego nie robiłem, więc nie wiem. Odrzucałem te kijanki. Dobra, chodźmy do tej jaskini. Zmierzymy się z Sowo-Niedźwiedziem razem z tymi naszymi tutaj pomagierami nowymi. Chodzicie tam czy nie? This is it. I guess. Tak, właśnie. Chodzimy tutaj, bo w jaskini Sowo-Niedźwiedzia mogą być ciekawe rzeczy. Wypatroszony goblin na przykład. Dead owlbear prey, no doubt. Dobra, i czy jest gdzieś ten Sowo-Niedźwiedź? Nie widziałem na razie. The beast's ahead. We need to get closer. No i jest bestia. Zaniepokojona. Czym się ten niepokój przejawia? A, rana oka. Nie może wykonywać trafień krytycznych, otrzymuje utrudnienia do testów na percepcję. O, to dobrze. Wiecie co? My zrobimy tak, że się ukryjemy. Ale czy jest w ogóle... Moment. Starion, chodź tu gdzieś. Nie, chowaj się z powrotem. A, dobra. Niestety, nie udało się. Chciałem zostawić Asteriona przynajmniej ukrytego. Byłem Sowo-Niedźwiedzie, takie jak właśnie widzicie, są jednym z najgroźniejszych stworzeń w uniwersum Dungeons & Dragons. Nie licząc oczywiście samych smoków, czy innych takich przepotężnych bytów, ale z takich zwierzątek, że tak powiem, one są jednym z najgroźniejszych. Stąd też taka nasza reakcja, widać, przestraszona. Opieka nad zwierzętami. Przyjrzyj się zachowaniu Sowo-Niedźwiedzicy. Albo po prostu zaatakuj. Zobaczymy, czy cokolwiek się tutaj przyda. Kurczę, szkoda, że nie kierujemy tutaj postępnym sercem, bo ona ma możliwość rozmawiania ze zwierzętami, z tego co kojarzę. W każdym razie. The owlbear's one good eye flicks away for a moment.
You follow its glance and see an owlbear cub. A zaatakujmy, no jesteśmy złą postacią. Strasznie niską inicjatywą wykazał się teraz Kaerdes, no ale nic, dobra, Astarion. Ale ty masz niską, czy słabą możliwość skoku. Dobra. Tak jest, mamy możliwość zaatakowania. Dzięki temu, że jesteśmy skrytobójcą, to było tutaj ułatwienie. I teoretycznie tam powinien się... Nie, postać nie jest zaskoczona, dobra. To jednak niekoniecznie musiał wejść cios krytyczny. Ale rozdajmy sobie tutaj błogosławieństwo dla naszych postaci. Dobra, cofnij się. Teraz Gale. Potem ruch ma sowo-niedźwiedź. Więc tak, co byśmy tu mogli zrobić? Płomienną kulę możemy wyczarować. Dobra, tylko on jej nie zaatakował. Astarion oberwał. Czemu ty sprintujesz? Co to miał być za głupi ruch? Dobra, my sobie tutaj wykorzystamy fintę. Ona ma silniejszy atak 5 do 17 niż nasz standardowy. Wykorzysta i akcję dodatkową. To może nie jest takie super. Bo dzięki temu, że mamy tutaj możliwość zaatakowania podwójnie, to te obrażenia powinny być jednak większe. Po prostu szansa na trafienie jest mniejsza, ale spróbujmy zwykłym atakiem na razie. No, 17 punktów, czyli max tego, co finta mogłaby zadać, także spoko. A, i nasza kula. Dobra, no to ty kulo sobie uciekawe skoczysz. I zaatakujemy sobie niedźwiadka. Dobra. Astarion. I chodź tu. Teraz. Dobra. Piękne obrażenia zadajesz. Bardzo mi się to podoba. Twoja kolej. Niestety, oślepić jej nie oślepimy. I też chybiliśmy. Dobra, na razie nie leczę Astariona, tam dużo jakoś obrażeń nie odniósł. A ty chodź kolego tu. Nie, brak miejsca, dobra, czyli nie wskoczymy na ten głaz, dziwne. No ale poczaruj sobie też na niedźwiedzia. Och, całe 3 punkty obrażeń mu zadaliśmy. Co by niedźwiadek też już tam zdrowo obrywa. Widzę, że ta Brynna jest naprawdę konkretna w boju. A może tym razem sobie tego użyjemy? Nie, dobra. Zwykły atak na razie wystarczy, myślę. Słowo niedźwiadek jest już przerażony. Aż mi trochę żal, no ale gramy złą postacią jednak. Dobra, Astarion, ty tym razem zaatakujesz już wręcz. Dobra, i zaraz słowo niedźwiedź napadnie. Chociażby płonące, boże. Ponure serce. Jak ona się nazywała? Posępne serce miała go wykończyć? Nie. Dobra, no i Gale, to w takim razie twoja kolej. Ponownie wykorzystamy sobie mróz.
I chybień. Dobra, KRD skończ. Dobra, niby się walka zakończyła, ale jest tutaj jeszcze sobie niedźwiadek. Jest przerażony, no naprawdę mi jest go żal. Nie lubię jak zwierzątka cierpią, no ale... Sowo niedźwiedzie są naprawdę bardzo groźne. Ty się przestań palić. Bo zaraz by nas tutaj... Uszkodziło to. Niestety ta płonąca kula, kiedy płonie, może nawet nas... tutaj uszkodzić. Nagrody tej złamanej włóczni nabito wytrzeszczone żółte oko. Ciekawe. Ale ten gród w złamanej włóczni chyba na nic nam się przyda. Dobra. Idziemy zwiedzać jaskinię. Sobie jeszcze pogadamy tutaj. We survived. I can't believe we survived. Sir. What now? Znajdźcie najbliższą twierdzę i złóżcie sprawozdanie ze swojej misji. No to znaleźliście jednego z biega. Stoi przed wami. Kontynuujcie swoje poszukiwania. Dobra, idźcie do jakiejś twierdzy. Stronghold, right. Ed said something about the goblins. Bri will know the way. Thank you, true soul. Dobra. Wykorzystaliśmy kultystów, żeby pozbyć się sowo niedźwiedzia. Oj, przepraszam was, żeby pozbyć się sowo niedźwiedzia. Nie ten guzik nacisnąłem. I tu mamy tak, bezgłowy szkielet. Czy ty będziesz miał nam coś do zaproponowania? Uścisk ojca dębów. Nieumarłe istoty, które trafią atakiem użytkownika tego przedmiotu, otrzymują 1 do 6 obrażeń od światłości. Zwierzęta zdają dodatkowo 1 do 6 obrażeń od światłości. Dobra, dajmy to do posępnego serca. Ona, to jest średni pancerz, ona może takie nosić. Wymieniamy to za zwykłą zbroję, którą ma na sobie. I będziemy mogła walczyć z nieumarłymi lepiej. Dobra, tu mamy polędwiczkę wieprzową, to sobie ją weźmy. Weźmy sobie jajo sowo niedźwiedzia. Powiem wam tak, mam w prywatnej rozgrywce to jajo. Na szczęście go nie zjadłem, bo to można potraktować jako... jako właśnie zapas obozowy. I czasami jak się tam z automatu te porcje wybiera, bo jest taka opcja, na spożycie w trakcie odpoczynku, to wiem, czytałem w necie, że niestety, ale tu pokazuje nam jakąś ścieżkę, ale mapka się dziwnie zachowuje, że gra potrafi po prostu z automatu przydzielić te jaje sowy niedźwiedzia do zjedzenia, co nie jest dobrą rzeczą, bowiem gdzie? Nie ma już kolejnego jaja. Jest tylko ciężki kamień. No, w każdym razie ja i osoba niedźwiedzia potrafi być... Potrafi być cenne. Mamy kapliczkę Seluny. I pozłacaną skrzynię. Która powoduje obrażenia, kiedy się chce ją otworzyć. Dobra, poczytajmy. Zakorzona księga opisująca konflikt boskich sióstr Selun i Shar, który wybuchł po tym, jak Selun rozpaliła słońce i rozjaśniła wszechświat dającym jej życie światłem i ciepłem. Dobra, co my tu jeszcze mamy? Mikstura rozmowy ze zwierzętami. Mikstura leczenia. Tę miksturkę leczenia sobie weźmiemy i od razu się podleczmy. Dobra, zwój wykrycia myśli. To sobie możemy wziąć. Mikstura rozmowy ze zwierzętami. No weźmy to. I teraz tak, Kardys, ty skacz tam. Okej, mamy modlitewnik. Modlitwa poświęcona Selun, zachęcająca wszystkich śmiertelników do przyjęcia błogosławieństwa księżycowej panny i udziału w jej darach. Okej, weźmy to.
bo co prawda w grze prywatnej nie udało mi się tutaj tego znaleźć, ale w internecie potem czytałem, że jak się przeczyta tą modlitwę, po prostu... Właśnie, że jak się przeczyta tą modlitwę, to można otworzyć tą skrzynię, ale widzę, że posępne serce jest niezbyt zachęcone do tego pomysłu. Nie wygłupia się, może to być coś przydatnego. This rubbish is an offering to Saluna. At best it's worthless. At worst, who knows, could be cursed. Do not trifle with that moon witch or her trinkets. Only trouble will follow. Zastraszenie, zrobię to, co uważam za słuszne. Jeśli chcesz spróbować mu powstrzymać, to proszę bardzo. Intuicja, czemu tak się tym przejmujesz? Ajajaj, nie udało się. Mamy biegłość niby w intuicji. A skorzystamy sobie z inspiracji. Spróbujmy jeszcze raz. No, tym razem siądzie. Should have stayed quiet. You want the truth? Fine. I worship Shah, mistress of the night. Saluna's twin and foe. Now that you have the truth, please don't make a big fuss about it. You worship Shah? Blimey. She and my beloved Mistra are not exactly friends. Okej, to ja zadecyduję, czy robić awanturę, czy nie. Trudno będzie mi zaufać komuś, kto ukrywa przede mną informacje. Mogłaś mi powiedzieć, jak długo zamierzałaś trzymać to w tajemnicy? Nie pisałem się na sojusz z wyznawczynią Shar. Nie obchodzi mnie twoje wyznanie, mamy ważniejsze problemy. Ogółem wyznawcy Shar nie cieszą się zbytnią estymą w tym uniwersum. Shar to jest bogini nocy, ogółem... No, mroczna bogini, co tu dużo mówić. Nie znam dokładnie lore tego uniwersum, w każdym razie wiem, że wyznawcy Shar są uważani między innymi za kogoś w rodzaju religijnych terrorystów. Dobra, nie obchodzi mnie twoje wyznanie, mamy ważniejsze problemy. True. I didn't think you'd react so pragmatically. Perhaps I should have told you sooner. Skoro już prawda wyszła na jaw, to powiedz mi o tym coś więcej. Na przyszłość oczekuję, że będziesz wobec mnie szczera i na tym poprzestańmy. Gladly. Dobra, ale do skrzynki zajrzymy tak czy siak. Tu mamy księżycowy wisiorek. Okrętny taniec, kiedy liczba punktów wytrzymałości postaci wyposażonej w ten przedmiot spadnie do połowy lub niżej, nie prowokuje ona ataków okazyjnych. To jest dobra rzecz. To jest dobra rzecz dla wojownika. Bo kurczę, to rozmawianie z umarłymi to jest mega przydatna sprawa. Ale weźmy sobie na pewno heliotrop. A, co? Nie możemy? Czemu tak? Żebyśmy mieli znowu oberwać? Aha, dobra, bo wstępne serce nie może tego zobaczyć, że coś z tego bierzemy. Ale to weźmy w takim razie tylko najcenniejszą rzecz. Dobra. I możemy stąd iść. Czy coś w tej jaskini jeszcze było? Kolejny wypatroszony goblin. Jest ten, którego spotkaliśmy na początku? Chyba tak. Dobra, wróciliśmy do punktu wyjścia, więc wyłaźmy z tej jaskini sowo niedźwiedzia. Już zrobiliśmy tutaj wszystko, co mogliśmy zrobić. Naszyjnik, myślę, damy jednej z naszych postaci walczących wręcz. Everything really. Not to put too fine a point on it. Humble specimen, aren't you? On occasion. Dobra, moi drodzy, możemy ruszyć dalej drogą tutaj. Przez ten most przejść. Możemy też ruszyć sobie tu do góry. Tak się zastanawiam, że pójdziemy sobie tutaj do góry. I tak sobie myślę, nie, że się zastanawiam, bo już podjąłem decyzję. No co, wykrwawionego dzika.
seemed quite forward with your compliments earlier. We'd only just met. Seize the day, I say. More now than ever. Careful you don't pull a muscle in your haste. Schowek myśliwego, nic w nim nie ma. A tu mamy wykrwawionego dzika. Chyba musimy sobie to zobaczyć. It looks healthy, but it's stone dead. Wykrwawione mięso świnie. Dobra, weźmy to. It's dead. Let's go. Dobra. The pig's dead, my friend. Staring at it won't bring it back. Come on. We'll never fix these brain worms if we stop and gawk at every piece of carrion you find. Spróbujmy. Niektórzy z was mogą się już domyślać, dlaczego tak. Kurde, no nie udało się. Nasza znajomość medycyny na nic. The boar seems to be fresh, only a few hours dead. Examining the corpse, you see two small. A nie, udało się, tam było 10 chyba, jeśli chodzi o. And is it dead enough for you? O to, żeby osiągnąć sukces, ale dziwnie nam kamera tutaj pracowała. Dziwaczne znaki rozpoznaje się. Wiesz coś o tym, prawda? Dobra, zastraszmy go. Mamy w zastraszaniu biegłość. Ładny rzut. It's been drained of blood with wounds in its neck. It's been killed by a vampire. I didn't want to say anything because I didn't want to worry you. They are ferocious creatures. But don't worry. I'll keep watch tonight. We won't have to worry about nocturnal visitors. Now please, let's go. Dobra. Jeszcze nic tutaj nie wiadomo. Znaczy niektórzy z was mogą się domyśleć, ale nie powiem tego na głos, dopóki nie się to nie stanie. W każdym razie Asterion, wiedzieliście, przejął się tym dosyć mocno, że spotkaliśmy tutaj niewypatroszoną, tylko świnię z wypitą krwią. A tu mamy pieska i jakiegoś gumika. Wyciągnij rękę, żeby go pogłaskać. No ja pieski bardzo lubię, więc. Zerknij na jego obrożę. O, akurat się udało, na szczęście. You see a name etched into the leather. Scratch. Dobrze, drapku. Wszystko w porządku, nie zrobimy ci krzywdy. No. Chyba jego właściciel. Wszystko będzie dobrze, drapku. With a deep, heartbroken whine, the dog bows. Daczek stracił swojego pana. Pogłaszmy go. Mamy słabość do piesków. To jest jedna z cech naszej postaci. Do nogi, drapek, chodź ze mną. He whines, but remains rooted by the corpse's side. Drapek pójdzie z nami do obozu. To wam mogę powiedzieć, z tego co kojarzę przynajmniej. Dobra, to już głaskaliśmy. Pozwólmy mu się zasmucać nad jego panem w spokoju. Dobra, ale piesek do nas trafi do obozu, po to właśnie wąchał tutaj naszą dłoń, żeby móc do nas trafić w przyszłości. Ten kęs butrzyka sobie weźmy. Dobra, moi drodzy, chyba skończymy odcinek w tym miejscu. Mieliśmy tym razem odcinek bardziej obfitujący w ciekawe kwestie niż ten poprzedni, bowiem mieliśmy spotkanie z diabłem. A w zasadzie z Kambionem, jak to nam Gale wyjaśnił. Mieliśmy też starcie z. A nie, najpierw spotkanie z kultystami i inną osobą zarażoną Kianką.
Później mieliśmy spotkanie z Sową Niedźwiedziem, a teraz zgarnęliśmy pieska do domu. Czy do domu, do naszego obozu. Drapek będzie nam towarzyszył. A w kolejnym odcinku, jak mogliście już tak w pewnym momencie zauważyć, mamy tutaj murę i wejdziemy sobie do tej wioski. Wioski, w której szkielet, jak widzicie, leży tutaj na ulicy, więc coś z tą wioską jest nie tak, ale tego dowiecie się w kolejnym odcinku, na który was już teraz zapraszam. Kolejny odcinek pokaże się już w przyszłym tygodniu, bowiem w sumie nie wiem, podczas tego nagrywania, czy odcinek z Baldur's Gate, ten drugi, pojawia się w środę czy w piątek. Jeśli w piątek, no to życzę wam miłego weekendu, jeśli w środę, no to zapraszam was na Gladiusa, który pojawi się w piątek, natomiast Baldur's Gate pojawi się tak czy siak w kolejnym tygodniu w formie jednego odcinka. Przyszły tydzień będzie bardziej skupiony na Gladiusie. No i tyle. Moi drodzy, mam nadzieję, że wam się podoba. Jeśli tak, to zapraszam was do komentowania, lajkowania, subskrybowania. I tyle. Do zobaczenia. Trzymajcie się. Cześć.